Po ponad 2 miesiącach najmłodsi uczniowie wrócili do szkół. Ruszyły też zajęcia praktyczne w szkołach branżowych i praktyki zawodowe. Ten pierwszy dzień tradycyjnej nauki w szkołach przebiegł bez większych problemów, a uczniowie i nauczyciele cieszyli się z tego, że po tak długiej przerwie mogli znów uczyć się w murach szkolnych. Informuje rzecznik Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. W trybie stacjonarnym pracowały dziś prawie wszystkie szkoły podstawowe. Tylko 9 szkół było całkowicie zamkniętych. Część z powodu niskich temperatur i problemów z ogrzewaniem. Zajęcia w szkołach odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Klasy uczą się w jednej sali. Zmienione zostały godziny przerw, aby ograniczyć kontakty uczniów. Wciąż nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze nauczanie zdalne, przyznaje minister edukacji Przemysław Czarnek. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że nauka zdalna będzie trwała, stacjonarna będzie trwała na pewno przez następny miesiąc albo na pewno przez następne 2 miesiące. My jesteśmy w stanie powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, ażeby tak było. Jednak ostateczne decyzje będą zależały od tego, jak rozwijać się będzie pandemia. Po weekendzie dane dotyczące liczby chorych są tradycyjnie niższe. Minionej doby potwierdzono 3271 nowych zakażeń, zmarły 52 osoby. Obostrzenia przynoszą jednak efekty, mówi premier Mateusz Morawiecki. Dziś widzimy, że strategia, którą zaproponowaliśmy pod koniec listopada, mówiąc tak bardzo ostrożnie i z pokorą, działa cokolwiek lepiej niż u naszych sąsiadów. Cały czas wiele zależy od naszego zachowania i stosowania się do zaleceń sanitarnych i obostrzeń.